Wydawałoby się, że jest koniec dnia, że możemy już się położyć w końcu spać po ciężkim dniu. Macie jeszcze dzisiaj do wykonania pewną rzecz. Zadanie, które będzie od nas wymagało odwagi. Będziecie stąd zabierani i wiezieni w pewne miejsce 30 metrów od leśnego cmentarza. I będziecie musieli tam pobyć 20 minut. No, pierwszy niestety zgłosił się Michał. Michał pierwszy? Ja zgłosiłam się jako druga. Jako druga. Trzymajcie się, pa, pa. Pa. Zadanie było trudne i podchwytliwe w dziczy, w gąszczu, w strasznym, opuszczonym, blisko cmentarza miejscu jakimś. Nagle były ulotki, nagle były albumy. I o co tu chodzi w ogóle? No, kompletnie nie spodziewali się, że chodzi o tę wiedzę, z której na drugi dzień byli przepytywani. Pojechaliście wczoraj na pola ryżowe, żeby teraz odpowiedzieć na moje pytania i zarobić dużo pieniędzy. Julka dostała pytanie od Kingi. Ile jest rzeczy do zrobienia na Bali według jednej z ulotek? 1100, 101, 10. Tylko skąd miała wiedzieć, jak tę ulotkę można było znaleźć w samotni i dziwnym trafem znalazłam ją ja. 1100. Pytanie do Ani Lucińskiej. Zdjęcia jakiego egzotycznego owocu są w albumie Bali? W albumie oczywiście owoc najpopularniejszy na Bali. Prawidłowa odpowiedź brzmi rambutan. Ale skąd miała wiedzieć, jak... Maja ze Świrem wzięli za albumy i coś tam przeglądali, ale niestety nie trafili na swoje pytania. Biały. Niebieski. Południowy zachód. Południowy wschód. Jak przyszła kolej na mnie... Na czym polega balijski rytuał wchodzenia w dorosłość? Uznałam, że też nie wiem, bo chciałam być w grupie, po prostu. C? C na goleniu głowy. Prawidłowa odpowiedź na spiłowaniu zębów. 500 zł przepadło. Chciałam, żeby nam wszystkim nie szło, no bo tak głupio, jak jednej osobie idzie. Z 5000 zarobiliście jakże pokaźną kwotę 1000 zł. Brawo. Yeah. Razem.